Organizatorem całego wydarzenia jest Rada Sołecka Pierśca, jak również Stowarzyszenie Nasz Pierściec, a nosi cała impreza nazwy Potańcówki Wiejskie, dlatego że udało się pozyskać grant na zorganizowanie części z tej uroczystości z programu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Dzięki temu mogliśmy zaprosić kapelę Maliniorze, zespół Pieśni Tańca Ziemi Cieszyńskiej. Jest mnóstwo seniorów, ponieważ spotykamy się w przededniu Dnia Seniora, który będzie jutro. Są dzieci z przedszkola, ze szkoły, za chwileczkę dołączą do nas zespoły i rozpocznie się zabawa już dla wszystkich. Mam nadzieję, że miło spędzimy ten dzień. Po raz pierwszy napisaliśmy wniosek do Narodowego Instytutu Kultury, dlatego też to wydarzenie ma miejsce po raz pierwszy. Czy będą kolejne edycje tego programu, tego nie wiem. Natomiast zobaczymy, czy wszystko się uda. Mam nadzieję, że tak, bo dopięliśmy wszystko do końca i wydaje mi się, że będzie dobrze. No to wydarzenie to nie tylko międzypokoleniowe spotkanie wielu, wielu osób tutaj z sołectwa, to również spotkanie osób, które zajmują się seniorami, aktywistów, wolontariuszy, to również spotkanie dzieci, które mają okazję zobaczyć występ zespołu profesjonalnego. Przede wszystkim staramy się ocalić od zapomnienia mowę naszych praojców. To jest taki główny cel, przypomnieć pewne zwyczaje. Za chwileczkę zobaczymy przedstawienie o kiszeniu kapusty. Taki jest też cel, więc to spotkanie ma wiele wymiarów i mam nadzieję, że uda się osiągnąć najważniejsze cele.